pierwszy eksperyment dobiegł właśnie końca. Godziny 15 od momentu startu i mamy temperaturę 40 stopni w zasobniku tutaj moim wodnym. Czyli podgrzałem wodę użytkową o 16 stopni Celsjusza. No, wprawdzie w godzinę 15 stopni, ale zrobiłem to z fotowoltaiki, wykorzystując grzałkę i system, który sam tutaj opracowałem. Można powiedzieć, że za darmo. Wprawdzie grzałka chodziła w granicach 1 kW, czasami 1,5 kW. Właśnie tutaj widać, jak obecnie spada jej wydajność. Jest to związane z tym, że w międzyczasie w domu wykonywały się różne czynności domowe. A więc przykładowo pracowała pralka, która właśnie skończyła. Dodatkowo był gotowany czajnik. Robiłem sobie też kawę. Normalnie były inne także odbiory i słońce nie operowało zbyt mocno. W związku z tym system tak dobierał energię, aby cały czas oddawać jeszcze pewną ilość watów, około 100-150, do sieci energetycznej, tak aby nie pobierać prądu z miasta. Proszę zobaczyć, tutaj mamy idealnie 40 stopni osiągnięte i wszystko dzięki podgrzewaniu za pomocą tych dwóch rurek. Oczywiście one będą wymagały później zaizolowania, ja je wczoraj dopiero skończyłem tutaj łączyć, i podgrzewania taką właśnie 3 kW grzałką. Ogólnie mogę powiedzieć, że rezultaty są obiecujące. Tym razem woda była kompletnie, nazwijmy to, zimna, miała 24 stopnie, ale w praktyce ona będzie non stop dogrzewana, gdy słońce świeci, więc powinien system sobie łatwo dogrzać wodę. Będę dalej to wszystko testował. Na razie jestem bardzo zadowolony z rezultatów i tego rozwiązania. I dumny z tego. Rozwiązanie, które tutaj przedstawiłem, jest sterowane przez wiele różnych urządzeń elektronicznych, ale przede wszystkim przez główny sterownik, którym jest Smart Home. Jest to Fibaro Centrala HC3, a ja jako specjalista i osoba, która prowadzi portal z techniką za Pan Brat, zachęcam wszystkich zainteresowanych do śledzenia tego typu rozwiązań i innych. Także można dzięki moim filmom nauczyć się i obsługiwać centralę, i programować ją. Wszystko dokładnie pokazuję i opowiadam na swoim portalu. Gorąco zapraszam.